Ja właśnie wróciłam z siłowni, tylko byłam na bieżni i na rowerku, także dzisiaj kardio wleciało. No i cóż, fajnie się czuję, troszkę się pomęczyłam, no i teraz już mam ochotę tak naprawdę spokojnie spędzić ten wieczór, ale sobie obiecałam, że dzisiaj ogarnę swoją lodówkę i ją wysprzątam, dlatego że jeszcze mam sporo na mojej liście do zrobienia. No, muszę działać sprawnie, także dzisiaj już sobie wpisałam w mój kalendarz, że ogarniam lodówkę, też dlatego, że mało tam mam rzeczy, a jutro chcę już pójść na zakupy i się takie większe zakupy do lodówki zrobić, wiesz, więc bez sensu powyciągam sobie te rzeczy, które jeszcze, takie resztki, które teraz mam, wymyję, no i jutro już będę mogła tą lodówkę o nowe artykuły spożywcze uzupełnić. Wróciłam właśnie z zakupów, jestem dość zadowolona, także szybki haul, tutaj troszkę warzyw, ogórek, cukinia, awokado, które dorwałam na promocji i jak szłam do sklepu, to właśnie się zreflektowałam, że bardzo dawno nie jadłam awokado i tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że jakieś na promocji znajdę, ale już dawno promocji na awokado nie widziałam, no a tutaj się trafiło, także super. Papryki też były na promocji, będę robić leczo, bo też dawno nie byłam, a nie robiłam, a mam ochotę właśnie zjeść coś takiego bardziej zupowego i warzywnego. Rukola, sałata maslowa, tutaj będę z niej robić takie a la powiedzmy kanapki. Tak, pomidory, gruszka, mam tutaj kaszkę proteinową, takie placki, z których chcę zrobić właśnie takie tortille, no i coś najlepszego, zobaczcie na to, pinsa i przeceniona, tak dorwała na minus 50%, więc super, bo właśnie normalnie to jest taka dość droga, zaraz sobie ją robię, bo mega się napaliłam. Tutaj właśnie też rzeczy do leczo, tutaj właśnie na mozzarella na tą pinsę. Mam też tuńczyka, którego w sumie też dawno nie jadłam. Taki krem z pomidorów, który no jak nie będę mieć czasu, to zjem. No i jakieś takie puszki serek wiejski, także tak to wygląda, no jestem całkiem zadowolona. Pinsa tam właśnie mi się w piekarniku piecze i na czas oczekiwania pokażę, co jeszcze zamówiłam i co dzisiaj odebrałam. Mianowicie mam tutaj paczkę z Rossmana z całym zapasem kosmetyku. Ogółem to jakiś czas temu zauważyłam, że miałam wrażenie, że ja non-stop przyjeżdżam do Rossmana, bo a tu mi się skończył krem pod oczy. Jak kupiłam, to kilka dni później orientowałam się, że w sumie to kończy mi się odżywka do włosów. Jak już ją kupiłam, to znowu mi się kończył po drodze krem do twarzy i tak w koło i zaczęło mnie to irytować, bo ja miałam wrażenie, że ja jestem wiecznie stałym bywalcem tego Rossmana i to wszystko jest takie mało pod kontrolą. I właśnie pod koniec listopada zamówiłam sobie taką paczkę z większą ilością kosmetyków i to sprawdziło mi się naprawdę świetnie, dlatego że ja w sumie cały grudzień, styczeń, luty, no i właściwie większość marca polegała na tych kosmetykach i niczym się nie musiałam martwić, dlatego że miałam cały właśnie zapasik. No w szczególności właśnie odżywek do włosów i szamponów, dlatego że to u mnie schodzi naprawdę bardzo szybko, no ja mam długie włosy, myję też codziennie, więc no naprawdę bardzo szybko mi to schodziło i te właśnie odżywki to były dla mnie takie coś najbardziej frustrującego, no ale właśnie nie tylko to, zamówiłam oczywiście różne kremy, nawet takie jakieś rzeczy jak żel pod prysznic, po prostu cały taki zestaw. I dzięki temu właśnie miałam święty spokój i nie musiałam do tego Rossmana jeździć. I naprawdę bardzo mi się to rozwiązanie spodobało. Teraz już te kosmetyki mi się pokończyły, dlatego zamówiłam sobie kolejną paczkę z zapasem. Nie powiem, najbardziej czekałam na taką jedną odżywkę, która bardzo dobrze mi się sprawdziła. Zresztą może ją pokażę.
Mianowicie mam na myśli tą odżywkę, to jest stara moja, która już jest na wykończeniu, pomarańczowa z olejkami makadamia i naprawdę jak dla mnie na moich włosach sprawdziła się świetnie. Bardzo dobra odżywka, nawilżająca, ale też bardzo taka treściwa, jeśli chodzi o konsystencję, taka bardzo zwarta. Miałam inne odżywki, które były takie dość płynne i szybko się kończyły, a tam miałam wrażenie, że starcza na bardzo długo. No i też miała tanią cenę, ale niestety już od po prostu chyba mam wrażenie, że 3 tygodni, jak sprawdzam na stronie Rossmana, to ona jest wiecznie niedostępna, także już w końcu stwierdziłam, że olewam, bo nie wiem, czy ona w końcu dotrze, dlatego że tu jest napisane też coś takiego jak włosy osłabione zimą, więc może to jest jakaś edycja taka bardziej zimowa. Nie wiem, nie widziałam w ogóle tej odżywki w Rossmanie, ani też stacjonarnie, ani właśnie przez internetowo, dlatego już w końcu olałam, no i zrobiłam to zamówienie z innymi rzeczami. Także zaczynając od szamponów, właśnie w ostatniej paczce kupiłam sobie taki jeden i bardzo mi się fajnie sprawdził na włosach, byłam z niego zadowolona, także tym razem zamówiłam dwa. Ten już używam od jakiegoś dłuższego czasu, ogółem ten szampon jest taki bardziej delikatny, a ten taki bardziej mocniejszy, że tak powiem, w sensie ten do takiego codziennego użytku, a to rzadziej. No i tego użyłam już od dłuższego czasu, także też sobie zamówiłam. Później mam tutaj odżywki, no i właściwie te dwie też znam, od długiego czasu używam i fajnie mi się sprawdzają na włosach. Zamówiłam też takie dwie, one są troszkę większe, mają 400 ml i ja ich wcześniej nie testowałam, ale były na jakiejś promocji, więc stwierdziłam, że się skuszę. Później mam tutaj krem do twarzy na noc. Dwa kremy po to oczy, dlatego że one mi szybko w sumie schodzą, więc stwierdziłam, że zamówię już dwa. Żel pod prysznic. Wzięłam też taką maseczkę do twarzy, coś z kolorówki, o tym tuszu do rzęs słyszałam dobre opinie. Nie wiem, może ja go nawet kiedyś testowałam, ale nawet nie pamiętam, bo ja zawsze kupuję tak randomowo. Mam podkład, który no, skończył mi się, więc kupiłam. No i kupiłam też taką kredkę do ust, chociaż tutaj po kolorze nie kojarzyłam jej, ale chciałam właśnie jakąś taką, nie wiem, taki ciemniejszy róż, coś takiego, ale tutaj widzę, że ona jest taka raczej jasno-różowa, więc trochę szkoda. No ale może będzie fajnie mi na ustach wyglądała, zobaczę. No i skusiłam się na ten krem Basia Basia Pistacjolada. Ja już go miałam kilkukrotnie i jest naprawdę przepyszny, jestem w nim zakochana. Co więcej, ma tutaj właśnie same składniki naturalne, czyli orzechy nerkowca w 62% pistacje, 20% i daktyle w proszku, sól. No i to jest właściwie tyle, także no, skład świetny i też właśnie nie wiem, czy to jest na dłużej, ale w momencie zakupu, kiedy właśnie ja kupowałam jakby przez to konto, to okazało się, że choćby dla tych osób z aplikacją ten krem jest w tańszej cenie niż na przykład stacjonarnie, więc super, no i tym sposobem sobie zamówiłam. No i pinsa gotowa, wygląda naprawdę przepysznie, także ja już więcej nie mówię i jem. Hej, witam się z Wami w sobotę. Ja w mojej nieśmiertelnej sukience, w którą mam wrażenie, że zakładam ostatnio na wiele okazji, ale tak mi przypadła do gustu, no i jest dość uniwersalna. Także mam ją i dzisiaj. Wybieram się dziś na Panieński do koleżanki i właściwie to spotykamy się już tak bardziej pod wieczór. Idziemy na takie wydarzenie na początku jak malowanie przy winie. Ja słyszałam sporo o tym, ale nigdy na tym nie byłam, także to może być coś ciekawego. No i mam nadzieję, że wyrobię się z moim obrazem na czas, dlatego że wymyślałam sobie pewien taki obraz, który jest dość ambitny, bym powiedziała, także no ciekawe jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę odwzorowywał to, co ma pokazać. Pewnie, znaczy zabieramy te obrazy ze sobą, z tego co wiem, więc na pewno później pokażę, jak mi to wyszło. Idę na pańskiej koleżanki, której w sumie nie widziałam dłuższy czas, dlatego że mieszka właściwie za granicą już od kilku lat, także fajnie się będzie zobaczyć. No i później właśnie po tym malowaniu przy winie idziemy jeszcze do jakiegoś lokalu na coś do zjedzenia. Z tego co wiem, w tym lokale, do którego idziemy, będą same chyba pizzy, więc no ale wiadomo, pizza to też zawsze ekstra rozwiązanie, także fajnie
szczególnie jak jest to właśnie pizza taka typowo włoska. Więc no, bardzo mnie to ciekawi, to wydarzenie, właśnie to malowanie przy winie, jak to będzie wyglądało. Ja już jestem po teraz w poniedziałek, w sumie na tym wieczorze panieńskim nic nie nagrałam, dlatego że minął po prostu błyskawicznie, jeśli chodzi o to malowanie po numerach. Na początku było tak spokojnie, ale potem tego czasu generalnie było bardzo mało. 2 godziny, więc to niby się wydaje sporo, jednak na malowanie tego obrazu no, powinno być więcej. Więc po prostu pod koniec to była taka walka z czasem, więc nawet nie sięgnęłam po telefon, żeby coś nagrać. No i mogę pokazać, co namalowałam. Także ciekawe, czy ktoś odgadnie. Mianowicie jest to hala gąsienicowa w Tatrach. Oczywiście Tatry to w moim serduszku, także musiałam namalować. Miejsce właśnie ta hala gąsienicowa jest sama w sobie taka bardzo urokliwa, a oprócz tego ma też dla mnie takie znaczenie sentymentalne, dlatego że z tego miejsca jakby rozchodzą się szlaki na takie dwa szczyty, które właśnie w Tatrach mi się podobały najbardziej, czyli na Świnicę i na Krzyżne. I właśnie Świnica jest... Tak, to by była chyba Świnica. Tutaj kościelec, na który chyba nigdy nie wejdę. Tak, a właśnie Krzyżne jest bardziej tamtą, w tamtą stronę. I właśnie jeśli chodzi o to malowanie, no to naprawdę przez to, że właśnie wybrałam sobie taki obraz, który miał dla mnie taką wartość sentymentalną, no to bardzo mi się fajnie go malowało. Natomiast też tego czasu mi zabrakło. Tutaj podoba mi się w miarę góra, dlatego że tutaj nawet mi pani tak doradziła, żeby troszkę takim mocniejszym niebieskim pomalować, takim granatem. Ja tak nie bardzo byłam przekonana, dlatego że chciałam takie bardziej słoneczne Tatry, ale koniec końców wydaje mi się, że fajnie to wyszło, dlatego że to niebo dzięki temu nie jest takie jednolite. No i jeśli chodzi o te góry, to też wydaje mi się, że fajnie już potem na koniec tak właśnie sobie tą bielą podbiłam i te... Dzięki temu te góry są takie bardziej wielowymiarowe. No, co do reszty, to no, nie za bardzo jestem zadowolona, ale to dlatego, że po prostu nie miałam tego czasu na tyle, żeby ten obraz tak jakby dopracować, bo już musiałam właśnie kończyć. No, na pewno tutaj bardziej bym się na dole, na tych trawach skupiła, na szczegółach, ale tak to wygląda. I muszę powiedzieć, że to malowanie mi się bardzo spodobało, nawet się nie spodziewałam, dlatego że jakiejś takiej artystycznej duszy szczególnie nie mam, więc no tylko właśnie ta koleżanka, która miała to panieńskie, no to ona właśnie taką duszę ma, ona zarówno jakby gra na instrumentach i też maluje, więc no tak z kuli niej to wybrałyśmy, ale muszę powiedzieć, że mi się też to bardzo spodobało i zajarałam się na tyle, że chyba... Wczoraj patrzyłam na stronkę Action i chyba jadę kupić sobie płótno i farby i będę malować samodzielnie. Dlatego, że naprawdę bardzo mi się spodobało to malowanie. Ja zawsze mi się wydawało, że te płótna i to wszystko jest dość drogie. Ale nie, może kiedyś było, a teraz naprawdę to jest w granicach dosłownie. Mam wrażenie, że kilku złotych i no te płótna to może, nie wiem, tak ze chyba takiej wielkości jest za 12 zł, ale to też no jak najbardziej fajna cena, więc ja naprawdę się zajarałam i dzisiaj serio jadę do Action pokupować właśnie farbki, paletę i będę malować. Mam też obraz ten tutaj z malowania po numerach, który kiedyś tutaj na pewno już pokazywałam i który dalej nie jest dokończony, ale jednak to nie jest to samo, co właśnie taki obraz, który można namalować sobie na własną rękę, dlatego że ten, no to jest jednak takie zadanie, bardziej bym powiedziała, odtwórcze. No nie wiem, może tak bardziej dla relaksu, ale jednak jeśli chodzi o taki właśnie obraz, który malujemy, no to malujemy go dosłownie od podstaw. Wybieramy sobie wszystko, jak chcemy, też właśnie tą kolorystykę, nie wiem, cienie, też właśnie tą perspektywę. No u mnie ta perspektywa tak nie wyszła za fajnie, ale no to też myślę, że bardziej mogłabym się nad tym postarać, jakbym tego czasu miała więcej. No ale ogółem to jest takie dużo bardziej
kreatywne, więc no tak, to mi się naprawdę spodobało i właśnie to jest też taki znak, że może jak komuś się wydaje, że jakieś hobby czy coś nie jest dla niego, to może się nagle przekonać, także czasem warto właśnie próbować, bo już nawet sobie czasem nie, możemy nie zdawać sprawy, a coś może nam się bardzo spodobać, tak jak mi się spodobało to. Nie twierdzę, że teraz będę codziennie malować, ale no, mam aktualnie taką mega ochotę, żeby sobie coś pomalować, więc jakby jeżeli mam to sprawić przyjemność i relaks, to korzystam.